kończy się 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Żydowskie Motywy. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis od początku wspiera tę inicjatywę, w tym roku jako kampania bez nienawiści. Festiwal zorganizowaliśmy po raz pierwszy 10 lat temu. Chodzi o to, że tutaj w Polsce, a szczególnie w Warszawie, była ogromna mniejszość żydowska. Że tutaj, w Warszawie, rodził się film polski, który był robiony przez Żydów. Należy też zwrócić uwagę na to, że Hollywood właściwie zostało zorganizowane przez polskich Żydów. Że wkład społeczności żydowskiej w rozwój filmu był przeogromny. Jednocześnie jest to próba także budowania jakichś form porozumienia pomiędzy nami, Polakami, chrześcijanami, a ludnością żydowską. Próby takie naprawdę są potrzebne. Kiedyś, kiedy gościem honorowym na naszym festiwalu był Claude Lelouch, wybitny przecież reżyser francuski, w czasie konferencji prasowej powiedział: no tak, organizujecie ten festiwal w kraju antysemickim. I wówczas jeden ze szwedzkich dziennikarzy zapytał go: panie reżyserze, czy możliwym jest we Francji festiwal o tej tematyce, gdzie nie byłoby zasieków, policji, bramek wykrywających metal, bez których wejść nie można na salę? Gdzie pan tu widzi te ograniczenia? Polska jest krajem antysemickim czy Francja? No i tutaj Claude Lelouch musiał przyznać rację. Wybieramy filmy, które są dla nas ciekawe, dla nas interesujące. I tutaj pojawia się problem. Jakiś to problem? Ano taki, że filmy realizowane przez autorów z bloku, byłego bloku wschodniego, z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy, Białorusi, dotyczą właściwie zakładów. Podczas gdy filmy z krajów starej demokracji dotyczą współczesności. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że u nas tej współczesności żydowskiej po prostu nie ma. I dlatego dzięki filmom z krajów o tej starej demokracji uczymy się, dowiadujemy się, jak wygląda społeczność żydowska dzisiaj, a nie tylko tak, jak my to znamy w przeszłości.